Moi drodzy, dzisiaj totalnie niemerytoryczne porównanie tych dwóch pistoletów, w sumie rewolwer i pistolet. Tutaj mamy FN57, oryginalny, pewnie większość was zna to z CS-a, z innych gier, tego typu rzeczy. A tutaj mamy Taurusa w kalibrze 4.54 Kasul, w największym możliwym kalibrze, jaki da się w ogóle legalnie posiadać w Polsce. To jest najszybszy kaliber, jaki został w ogóle wprowadzony do pistoletów i został on zaprojektowany do penetracji kamizelek. Zaraz przejdziemy do tego tematu. Co dwie głowy, to nie jedna. Co prawda zostanie zaraz tylko jedna, oczywiście moja, nie ta, żeby ktoś tutaj sobie nie pomyślał. I standardowo, żeby nie było, liść, a słaby wszedł. I naszykowaliśmy dżentelmena, najpierw pójdzie 5.7, no bo 4.54 po prostu go eksploduje, nie? Jeszcze dodatkowo tutaj amunicja, którą mamy, jest amunicją po prostu hollow pointem, takim ponacinanym obronnym, więc no nie wiem, czy coś z tego w ogóle zostanie. Głowa idzie pierwsza i strzelamy. Nie mamy tutaj zbytnio czasu na opowiadanie o amunicji, o broni, więc zrobimy niemerytoryczne testy tych dwóch rodzajów amunicji. 4.54 Kasul, zwróćcie uwagę, jaki to jest wielki ślimak. A tutaj mamy coś, co wygląda jak 5.56, tylko pomniejszone kilka razy. I mamy też parę gadżetów, zaraz to zutylizujemy. Tutaj mamy też kamizelki kuloodporne level 3A. Zobaczymy, jak się zachowają przy tym penetrującym pocisku. No i cóż, najpierw strzelę, tak zobaczycie sobie, jak to wszystko chodzi. Mamy teraz FN57, ładujemy sobie niezwykle szybki pocisk. Strzelę, pokażę wam, jak ta broń w ogóle pracuje, bo pierwszy raz z niej strzelam w życiu, więc jestem ciekawy. Mały odrzut generalnie, bardzo mały, mniejszy niż 9. Nie, naprawdę, mniej kopie niż 9, nie? Te dwa strzały kosztowały ile? Ile to kosztuje? 9,50 sztuka. 9,50 sztuka kosztuje tej amunicji, ale 4,54 też jest drogi w sumie, nie? Dajcie lajka dla mojego nadgarstka. Także współczuję sam sobie, że muszę to robić. No dobra, zobaczymy, czy jest takie straszne, jak mówią. Tam bez przesady. Boli nadgarstek, ale nie ma tragedii. Tak wygląda łuska. Uwaga, widzowie, strzelam. A to jest w ogóle śmieszne, jak ta broń nie ma odrzutu. W ogóle wygląda jak wiatrówka i... O, moje kolano. I tak się zachowuje. Dobra, co się tutaj wydarzyło? Jak widzicie, nie mam latarki, bym wam troszeczkę podświetlił, ale mamy tak. Otwór wejściowy jest bardzo mały. Otwór wyjściowy jest taki sam, że nic tutaj w sumie nie widać. W środku widać, że delikatnie coś tam zaczął penetrować, ale to chyba od tej prędkości się stało. Zwróćcie uwagę, jak w nosek ślicznie dostał. Mogę mu próbować podłubać, a nic to już nie da. I nie ma w ogóle otworu wyjściowego. Więc najszybszy pistoletowy pocisk, no co, przeszył go tak, jak miał w sumie to zrobić, nie? Tym bardziej, że to jest pocisk FMJ. Zobaczymy teraz prawdziwego potwora. Strzelimy z tego kasula. W ogóle trzeba być chorym, żeby taki pistolet kupić, to jest totalnie bez sensu. I muszę uważać na dłonie, żeby mi nie zrobił krzywdy. Okej. Zwróćcie uwagę na różnicę, jest subtelnie inaczej niż w poprzednim przypadku. Delikatnie większa energia pocisku. W ogóle to nie jest jakiś też merytoryczny pokaz żelu balistycznego, ponieważ ten żel ma chyba 30% stężenie, jest bardzo gęsty, ale widać, jak pocisk przemierzył go na wylot. Mam nadzieję, że fajnie się to też załapało. No i rozerwał połowę żelu, więc jest dziura na całą dłoń. Ale cóż, jak już robimy głupie rzeczy, to go strzelimy z bliska całkowicie. Nie róbcie tego w domu. No i cóż, nic innego nie można było się spodziewać, rozpadło się, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać z kamerki blisko. No i cóż, bierzemy się za wodę, butelki z wodą. Dobra, pistolet z CS-a idzie pierwszy i strzelamy w piątkę wody. Bez strzału, ale można było się tego spodziewać. W każdym razie 9 zł wydane. Dobrze, że nie moje 9 zł. I dobra, teraz ten nieprzyjemny rewolwer.
w ogóle, bo ma dwa zabezpieczenia, bo inaczej by chyba go rozerwało. No jest to chore, nie wiem jak taką broń w ogóle można posiadać i po co. No ale cóż, to będzie mega wyglądać w ogóle, jak ta woda eksploduje. Co tu się stało w ogóle? Nie wiem, co ja mogę teraz powiedzieć po prostu. No, to było po prostu, eksplodowała gdzieś piątka z wodą, gorzej niż od breneki, nie? Zwróćcie uwagę, broń jest sprawdzona i rozładowana. Teraz nie tylko jeden potwór drzemie za moim pasem, ale przysuszyłem. I jeszcze miałem sprawdzić kamizelki kuloodporne, co będzie lepsze. Ten pistolet został zaprojektowany do radzenia sobie z kamizelkami. No i mamy tych kamizelek trochę. Cały czas mnie to śmieszy, jak to w ogóle nie ma odrzutu. Ta broń wygląda jak wiatrówka, strzela jak wiatrówka, jest strasznie śmieszna. W każdym razie wydaje mi się, że ze 3 może przebije, bo tu są kamizelki level 3A. 3A to jest taki level po prostu miękki. Generalnie te kamizelki są dosyć dobre i działają, bo były na niejednym odcinku testowane, więc zobaczymy. Przykro mi tylko, że znowu muszę strzelać z tego. To jest strasznie nieprzyjemny pistolet do strzelania, czy rewolwer. To jest bardzo dobra broń do ochrony miru domowego. Jakbyście chcieli pokonać włamywacza i sąsiada jeszcze w innym województwie zastrzelić, to świetna broń. Także cóż, obok strzelimy, tu to wyżej. Dobra, robimy unboxing tego wszystkiego, co się tutaj stało. Jakiś nożyk. I tak. Będzie widać od razu, który to który, no bo ciężko by było nie zauważyć. Pierwsza kamizelka. I tak. Zatrzymała 5.7. Nie powinna zatrzymać, ale zatrzymała. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że nie jest to amunicja z rdzeniem stalowym. Więc może nie przebija kamizelek, ale za to chociaż jest drogi i pistolet jest też drogi i słaby, a tutaj amunicja 4.5.4 zrobiła nam takie odkształcenie. I tak nikt by tego nie przeżył, ale zatrzymała, nie? Generalnie zatrzymała. Pocisk to też hollow point, więc też tą energię oddał w taki sposób, nie pod przebicie, ale ciekawe. Myślałem, że nawet ta zwykła amunicja przebije tutaj nam kamizelkę, no ale cóż, nie udało się. Pocisk ma 2700 Joule, czyli dużo więcej niż automat kałasznikowa, niż AK-762x39. I będziecie to fajnie widzieć, jak po prostu ten kołek został przesunięty, stół został przesunięty, energia po prostu jest w stanie powalić bizona albo innego w ogóle potwora. W każdym razie no, jest to potężny naprawdę potwór. I w ogóle tej broni nie ma sensu, tego rewolweru nie ma sensu mocno trzymać, bo on i tak wyrwie się wam z nadgarstków, więc to totalnie nie ma sensu. I w ogóle ten pistolet jest bardzo ciekawy i jakbyście wzięli go do rąk, to wygląda jak wiatrówka. I tak jak wam mówiłem, większość kojarzy go z gier, no jest obecny wszędzie, on został stworzony na potrzeby komandosów, różnych tam specjalców, razem z pistoletem P90, który też pewnie kojarzycie z gier. Jest totalnie śmieszny, ja wam zaraz to pokażę. Broń jest rozładowana i sprawdzona. Pokażę wam teraz, jak wygląda lufa od tego pistoletu. Wygląda jak lufa od wiatrówki. Cały pistolet tutaj z zewnątrz jest wykonany z polimeru, więc jest to full polimerowy z zewnątrz pistolet. Sprawia wrażenie mega wykonanego, jakby był wykonany na odpuście z takiego plastiku ABS-u najtańszego i kosztuje około 10 tysięcy złotych albo więcej nawet. Ma bardzo przyjemny spust, pracuje jak wiatrówka. Wygląda jak wiatrówka, ma bardzo wysokie przyrządy celownicze ze względu na to, że był robiony pewnie pod jakichś specjalistów, którzy mieli strzelać z tłumikiem, więc bardzo ciekawy sprzęt. Dużo przyjemniejszy do strzelania od tego Taurusa. Nie jest to zbyt przyjemny pistolet do strzelania, natomiast na pewno jest przedłużeniem męskiego przyrodzenia i nosząc sobie taki na co dzień, to no, musi robić wrażenie. No i mam tutaj informację, że rewolwer ten jest też wykorzystywany do obrony przed zwierzętami potężnymi oraz przez myśliwych jako broń zapasowa do na przykład obrony przed niedźwiedziem, więc wyobraźcie sobie jaki to jest potwór. Jest ciężki, jest potężny, kaliber to jest po prostu armata. To jest taka ręczna armata, nie? Bardzo też ciekawy sprzęt. Mimo wszystko no jest to dalej rewolwer, dalej ma swoje ograniczenia, ale do strzelania to mega fun, nie? Polecam sobie z czegoś takiego kiedyś strzelić, bo to jest przeżycie potężne. Dziękuję wam za oglądanie, takie szybkie porównanie tych dwóch potworów i cóż, trzymajcie się, narka.